Słuchasz podcastu Mamy EkoStyl, w którym staram się mówić jak najwięcej o bardziej ekologicznym podejściu do mody. Zapraszam różnych producentów modowych oraz tych okołomodowych, którzy działają w taki świadomy i zrównoważony sposób albo chcą mieć po prostu dobry wpływ na środowisko, żebyście mogli te marki poznać i u nich kupować i rezygnować z sieciówek. Generalnie żyć bardziej świadomie, jeżeli chodzi o wybory konsumenckie w zakresie ubrań. Miłego słuchania. W dzisiejszym odcinku powiem Wam kilka słów o tym, w jaki sposób możecie pozbywać się swoich ubrań. Oczywiście zachęcam Was do tego, żeby jak najrzadziej pozbywać się ubrań, a starać się je naprawiać i przerabiać. Robić tak, żeby jak najdłużej zostały w Waszych szafach, bo to jest najbardziej ekologiczne rozwiązanie. Natomiast jeśli już decydujecie się, że chcecie się jakichś ubrań pozbyć, to jest kilka pomysłów, jak to zrobić ekologicznie. I najbardziej ekologiczny z nich wydaje mi się taki, kiedy przekazujemy bądź odsprzedajemy te ubrania komuś z naszego bliskiego kręgu. Mam na myśli sąsiadkę, rodzinę, znajomych, wymianki ubrań w jakichś miejscach, które są blisko domu, czyli że nie musimy jeździć ani wysyłać tych ubrań. Polecam Wam też wyprzedaże garażowe i bazary miejskie. W Warszawie działa bazar miejski, w którym możecie wynająć sobie powierzchnię i wystawić tam swoje ubrania i to wygląda jak normalny sklep i ludzie sobie mogą przychodzić tam, oglądać, przymierzać, kupować. Polecam Wam wyprzedaże garażowe, to jest coś wspaniałego dla mnie. Takie miejsce, w którym można się spotkać z innymi ludźmi, którzy coś swojego odsprzedają, bo myślą na przykład ekologicznie albo po prostu, bo chcą zarobić pieniądze na tym, co mają w domu, a czego nie potrzebują. My jeździmy całą rodziną, sprzedajemy nie tylko ubrania, ale też po prostu rzeczy z domu. Nasz syn wybiera swoje zabawki na sprzedaż, ustalamy, co zrobimy z pieniędzmi, które zarobimy na tej odsprzedaży. No i to jest po prostu dla nas też fajna zabawa, nie tylko ekologiczne działanie. Ale właśnie to przekazywanie najbliższym to jest w ogóle super fun dla mnie, ponieważ mam poczucie, że nie dość, że siebie jakoś wspieramy, że możemy fajnie ze sobą spędzić czas, bo przekazując sobie ubrania najczęściej robimy tak, że razem je przymierzamy i mamy poczucie, że mamy coś nowego i często też za darmo albo naprawdę tanio. No i to jest takie, że tak we wspólnocie, że ekologicznie, bardzo to lubię. Jeśli nie chodzicie w używanych ubraniach albo jeszcze nigdy nikomu nie oddawaliście, to koniecznie spróbujcie, bo to jest po prostu miłe uczucie. Dla niektórych to jest wyjście spoza strefy komfortu, ale akurat takie wyjście Wam bardzo polecam, no bo jest po prostu ekologiczne i ekonomiczne. Dla nas przynajmniej, dla budżetu domowego. Możecie też pomyśleć o wsparciu takiego projektu, który nazywa się Ubrania do oddania. Podlinkuję to też w opisie podcastu. Ubrania do oddania to jest taki projekt naprawdę fajnych ekoludzi, którzy chcieli coś z tym zrobić, z tymi ubraniami. Z tym, że tyle ich wyrzucamy na śmieci, że one się tak długo rozkładają, że to jest nie okej. I ruszyło ich do tego stopnia, że właśnie powstał ten projekt. I on polega na tym, że jak macie już dużo rzeczy, które chcecie oddać, to pakujecie je w karton i po ten karton przyjeżdża do Was kurier bezpłatnie. To jest super. W umówionej godzinie, w umówionym miejscu, moim zdaniem ekstra sprawa. I ten karton z Waszymi ubraniami jedzie do ich magazynu. Za każdy oddany kilogram 1 zł jest przekazywany na wybraną przez Ciebie akcję charytatywną. I na stronie Ubrania do oddania jest też kilka takich różnych kampanii z deklaracją, ile pieniędzy jest potrzebne i z pokazaniem, ile udało się zebrać. I na ten moment, kiedy to nagrywam, to Ubrania do oddania zebrały już ponad 300 000 złotych na różne kampanie charytatywne właśnie dzięki temu, że oddawane są ubrania. Ludziom, którzy tam pracują, którzy tworzą ten projekt, zależy na czymś, co nazywa się gospodarką obiegu zamkniętego, gospodarką cyrkularną. I oni te ubrania sortują w swoim magazynie, dzielą na kilkadziesiąt różnych kategorii i odsprzedają je mniejszym przedsiębiorcom bądź do sklepów z odzieżą używaną. I z tego co wiem, nie jestem na dzisiaj pewna, to zamierzają bądź już otworzyli swoje też sklepy z odzieżą używaną. Także no, projekt mega mi się podoba, więc weźcie go pod uwagę przy pozbywaniu się rzeczy z waszych szaf. Kolejną metodą jest sprzedaż tych rzeczy na portalach pośredniczących w sprzedaży ubrań używanych, na przykład Vinted, bądź tych bazarkach na Facebooku, OLX-ach i innych. Ja korzystam z Vinted, bardzo lubię jakby intuicyjność i łatwość obsługi tej aplikacji. I tutaj zwrócę Waszą uwagę, że jakby w ubrania do oddania też to się już pojawia, bo ten kurier po to przyjeżdża, więc jest jakiś ślad węglowy i tak dalej, ale no przy sprzedaży przez aplikację to już w ogóle, bo tam nie sprzedajemy 10 kg ubrań, tylko często pojedyncze sztuki, więc zwróćcie uwagę, że jeśli w tej kwestii chcecie być bardziej ekologiczni, to warto zapakować ubrania w coś, co już macie w domu, a nie kupować specjalnie folii i tak dalej. I możecie też opisać to w opisie waszego profilu, że wybieracie właśnie takie opakowania, żeby też nikt nie był zaskoczony, bo czasami ludzie oczekują pięknych opakowań i jakoś to jest dla nich takie ble, że coś jest w reklamówce, ale jak napiszecie, że dzięki temu, że opakowaliście to w reklamówkę, nie musieliście kupować czegoś nowego i tak dalej, jesteście ekologiczni i na tym Wam zależy, to myślę, że możecie zdobyć też swoich specyficznych fanów i odbiorców, którzy właśnie od Was będą chcieli kupować ze względu na Wasze ekologiczne podejście. Także myślcie o tym na każdym etapie, nie tylko na tym, że okej, no to sprzedaję swoje ubranie zamiast wyrzucać, więc jestem eko, tylko żeby całość tego procesu była eko. Sprzedaż przez aplikację do odsprzedaży bądź jakakolwiek odsprzedaż używanych ubrań to jest coś mega fajnie ekologicznego, ponieważ właśnie przedłużacie życie tych ubrań. Dzięki Wam ktoś nie kupuje nowych, szuka u Was perełek i tak dalej. Kupuje u Was taniej niż w sklepie. No i nie generuje tego popytu w sieciówkach. I nawet te poliestrowe, jakieś syntetyczne rzeczy, one po prostu, czy też rzeczy właśnie robione ze zwierząt, no to kupowane z drugiej ręki. Ja nie chcę mówić, że to jest jakiś mniejszy grzech czy cokolwiek, nie chcę tego wartościować, ale mam właśnie to uczucie, że przedłużanie im tego bytu i no jak już powtarzam się, nadawanie drugiego życia, to jest Wasz wkład w ekologię. Kolejnym krokiem, jaki możecie podjąć, to oddanie ubrań do dużych sklepów markowych, jak organizują akcje oddaj ubrania do recyklingu i chwalą się tym, że z tych ubrań zrobią nowe ubrania. Jakby jest to jakiś rodzaj gwarancji, że te ubrania nie wylądują na śmietniku, tylko właśnie zostaną oddane recyklingowi i coś nowego z nich powstanie, jakaś nowa kolekcja. Ale tutaj mam do Was taką uwagę, właśnie wręcz prośbę o tą uważność, żebyście nie dali się nabrać na greenwashing, który często stoi za tymi akcjami, czyli tacy jesteśmy eko jako marka, bo robimy akcję recyklingową. To jest fajnie, że jest ta akcja i być może ta akcja jest ekologiczna, ale cała marka niekoniecznie, bo jak się okazuje, to tych ubrań z recyklingu powstaje 1% względem całej kolekcji, czy wszystkich kolekcji, które zostały wypuszczone w danym roku przez tą markę, więc ja nie wiem, czy to jest takie eko, jak cała reszta powstaje, no jednak z tym negatywnym wpływem na środowisko. Więc fajnie jest z tego korzystać, ale nie dajcie się nabierać na te greenwashingowe akcje. Kolejnym krokiem, jaki możecie podjąć, to po prostu wyrzucenie tych ubrań. Ale nie wyrzucenie do kosza na śmieci. Bardzo Was proszę, nie. tylko wyrzucenie na przykład do kontenera. I tutaj pojawia się kwestia kontenerów na przykład Caritasu. Często się pytacie, czy wyrzucać ubrania do kontenerów Caritasu, bo gdzieś tam słyszeliście, że to nie jest tak, że te ubrania wędrują do biednych rodzin, tylko do jakiejś firmy i do sklepów z odzieżą używaną. I chcę Wam powiedzieć, że tak właśnie jest i nie ma w tym nic złego, w sensie dla mnie, ja tak to rozumiem. I Caritas na swojej stronie internetowej dokładnie informuje o tym, że tak jest, że jakby oni z racji swojej działalności mieli możliwość kupienia tanio tych kontenerów za jakąś symboliczną kwotę i współpracują z firmą, na ten moment jest to firma Wtórpol, która te kontenery obsługuje. Ma flotę samochodową, ma magazyn, ma sortownię i przekazuje procent dochodów na działania Caritasu. Caritas dzięki temu nie musi mieć swojej floty, swoich magazynów i sortowni, no bo nie wyobrażam sobie, że bez sortowania te ubrania trafiają do kogokolwiek. Naprawdę różne rzeczy lądują w tych kontenerach. No i Wtórpol chwali się tym, że sortuje te ubrania, odsprzedaje do second handów, odsprzedaje, nie wiem, do Indii na przeróbkę, na dywany, rzeczy, które są wełniane, a na przykład nie nadają się już do noszenia. I dzieli się dochodem z Caritasem. No i do tego, że te rzeczy, które nie nadają się do noszenia, to Wtórpol przerabia, czyli podaje recyklingowi i powstaje z tego paliwo alternatywne. Teraz moglibyśmy się zastanawiać, czy paliwo alternatywne jest ekologiczne, ale nie o tym jest dzisiejszy odcinek. Na pewno nie jest to najbardziej ekologiczna opcja, jaka może być, ale nie jestem ekspertem i nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy jest to bardziej ekologiczne od tego, żeby wyrzucić te ubrania, które się do niczego nie nadają, na śmietnik, żeby one się rozkładały przez na przykład 200 lat. Wydaje mi się, że jednak lepszą opcją jest oddanie tych zużytych ubrań do kontenera, nawet dziurawych, i poddanie ich recyklingowi. Dzięki temu Wtórpol chwali się tym, że jest firmą niemalże zero waste, ponieważ nie generuje żadnych odpadów przy pracy nad tymi ubraniami. I tak jak powiedziałam, nie jestem ekspertem od recyklingu, żeby powiedzieć, że to jest na 100% możliwe i że to jest prawda. Taką informację oficjalnie podaję na swojej stronie. Możecie też to sprawdzić i przeczytać. Także odpowiadając na pytania, które mi zadaliście w postach, to tak, wyrzucać ubrania do kontenera i tutaj uwaga, żeby to były kontenery oznaczone jako kontenery Caritasu, ponieważ zdarza się, że stoją obok Waszych domów kontenery bez oznaczeń. No i te kontenery są kontenerami prywatnych przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje hurtownie albo second handy i oni sobie dzięki temu pozyskują od Was ubrania, które sobie sortują i nie wiadomo, co się dzieje z tymi niesortami, w sensie z tymi ubraniami, które się nie nadają do odsprzedaży, do ponownego użytku. Także no możliwe, że lądują w lasach, możliwe, że lądują na wysypiskach śmieci. Więc odradzam, bo jednak tutaj Caritas i Wtórpol wydają się być transparentni w swoich działaniach, a ci prywatni przedsiębiorcy w ogóle nie muszą być, no i nie są. Także zwracajcie uwagę, żeby to były kontenery Caritasu. Możecie też oddawać ubrania na zbiórki odzieży, ale tutaj też mam taką uwagę, żeby te zbiórki weryfikować. Każda zbiórka prowadzona przez jakąś fundację musi być zgłoszona do ministerstwa i można sobie w internecie wygooglać, czy taka zbiórka została zgłoszona. Z tego, co czytałam na blogu nanowośmieci.pl, bardzo dużo zbiórek nie zostaje zgłoszonych i teraz pytanie, czy jest to kwestia tego, że te fundacje nie wiedzą, że powinny to robić, czy tego, że jednak są to zbiórki znowu robione przez prywatnych przedsiębiorców. No i niestety jesteśmy oszukiwani, że te ubrania trafią do najbiedniejszych. I ostatecznością jest tutaj ten kosz na śmieci, ale No ja nie jestem jego fanką, ale jeżeli z jakiegokolwiek powodu uznajecie, że musicie wyrzucić coś do kosza na śmieci, to pod kątem tego, jak segregować śmieci, to ubrania wyrzucamy do kontenera na rzeczy zmieszane, na śmieci zmieszane. Myślę, że powiedziałam o takich najważniejszych, najłatwiejszych może sposobach pozbywania się ubrań. Wybierz taki, który jest najlepszy dla Ciebie. A ja przede wszystkim namawiam Cię do tego, żebyś rozsądnie przeglądała swoją szafę i decydowała o tym, co wyrzucasz. Oczywiście nie jestem fanką zostawiania rzeczy typu przyda się, a się nie przyda się wcale i zawalania Waszych szaf i zagracania przestrzeni. Bliżej mi do idei minimalizmu, więc idąc za tą ideą namawiam do niekupowania po prostu, ale jak już kupujecie, jak już Wam coś w tej szafie zalega, to zanim to wyrzucicie albo sprzedacie, albo cokolwiek, zastanówcie się, czy na pewno nie da się tego jakoś przerobić na Wasze potrzeby, bo najbardziej ekologiczne jest to, co już w szafie macie i po prostu używanie tego. W kolejnym odcinku opowiem Wam o tym, jak o to, co w szafie macie, warto dbać. Do usłyszenia. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli dasz mi znać, że odsłuchałeś, odsłuchałaś, że Ci coś podobało, że może coś było wspierające, a może coś powiedziałam totalnie nie tak. Po prostu potrzebuję interakcji. Znajdziesz mnie w sieci jako Hej Mama. Możesz też do mnie pisać na maila hejmama.pl@gmail.com, sugerując kolejne tematy albo gości, których mogę zaprosić. Dzięki i do usłyszenia.